Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Coraz bardziej zbliżamy się do świąt Zmartwychwstania Chrystusa. Chcemy coraz bardziej przygotować nasze serca. Dzisiaj kolejne pytanie, bardzo ważne. Czym dla Ciebie jest życie? Posłuchajmy najpierw. To funkcjonowanie i proces, ale to przede wszystkim dar od Pana Boga i od moich rodziców. Ja ostatnio coraz częściej skupiam się na takich detalach. Naprawdę na takich detalach. Kiedyś byłem strasznie zachłanny, chciałem wszystko chłonąć, a teraz widzę, że cieszą mnie takie drobnostki i myślę, że to jest chyba najważniejsze w życiu, żeby... Ja generalnie mam ADHD i zawsze chciałem wszystko, nawet były kiedyś takie słowa o mnie, że mam 1000 prezentów i połowa z nich mi wypada. To teraz wolę się cieszyć jednym prezentem, którym dostałem, ale skupić się tylko na nim. Szansą na pełnienie woli Bożej. Szansą na pomnożenie miłości. Życie mi się kojarzy z reguły z nowym życiem, czyli z nowym dzieckiem w rodzinie, z takim nowym duchem, nowym tchnieniem. Kiedyś mój mąż powiedział, że porodówka to jest takie miejsce, gdzie nie można jakby zauważyć, nie można nie docenić stworzenia Pana Boga, bo to jest takie miejsce, gdzie najpiękniej się objawia stworzenie, że to nowe życie, które przychodzi na ziemię, to jest po prostu obraz Pana Boga, czysty. To proces biologiczny, w którym odkrywam, że Bóg mnie prowadzi, istnieje i daje siły, by to życie dobrze przeżyć. Życie jest tu i teraz. Życie to dar i zadanie dla mnie, ale też pewność, że żyję dlatego, że Bóg tego chce. To wszystko, co spotyka mnie, kiedy otwieram oczy, na co czekam z niecierpliwością? To pytanie bardzo trudne, ale myślę, że bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, czym jest nasza codzienność, czym jest nasze życie. Zatrzymaj się, zastanów, a później podziel się z nami. Dobrego, błogosławionego dnia. Niech Jezus Cię prowadzi. Do usłyszenia.